Już w pierwszej kolejce doszło do regionalnych derbów. Zamójnie zmierzyło się w Radomiu z Enea Energią Kozienice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Beniaminka 2-0. Gole dla Kozieniczan strzelili Bartłomiej Nowak w 20 minucie oraz Michał Kucharczyk w 22 minucie. Z wysokiego triumfu cieszył się Oskar Przysucha. Podopieczni Łukasza Wiśnika pokonali na wyjeździe KS Raszyn 3-0. Dwie bramki strzelił Piotr Skałbania, a jednego gola dołożył Oskar Miturski.